Witam serdecznie wszystkich spod znaku bliźniąt w tym rozkładzie kart Tarota na nadchodzący tydzień dla Was od 1 do 7 kwietnia, tak? Zaczynamy nowy miesiąc i zaczynamy z pompą, bo zaczynamy głównym wpływem, który będzie na Was oddziaływał i to karta jest świata, czy tutaj nawet akurat w tej talii to wszechświata, co jest naprawdę super. To znaczy, że praktycznie cały rozkład, który zaraz tutaj będę stawiał, a może już to od razu zrobię, będzie no, nacechowany pozytywnie. Nie wywrotowo na szczęście, ale pozytywnie. Więc bliźniaki, ja bym tutaj już się przygotował na podwójny świat. Grubo, naprawdę grubo. Wy, kochani, jak ja tutaj te cudowne rzeczy stawiam, możecie dać lajka, zasubskrybować albo skomentować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. A my powolutku możemy tutaj spojrzeć na to, co się na tym stole dzieje. Okej. I ja od razu może już postawię też kartę na to ważne wydarzenie, które będzie miało w tym tygodniu miejsce. I tu jest karta sądu, też bardzo ciekawie. Ale okej, sprawdźmy, co tu karty mówią. No i już tak wybuchłem dość mocno takim entuzjazmem w sprawach tu zawodowych, czy też obowiązków waszych. Karta podwójnego świata w tym wypadku może po prostu oznaczać, że no coś świetnego się zdarzy. Coś spektakularnego. No wiecie, no może faktycznie dostaniecie w końcu tą pracę, którą bardzo chcieliście. Może zaczynacie w tym tygodniu pracę, która jak wejdziecie tylko, to będzie wow, ale tu się fajnie pracuje. Ludzie są mili, nikt na mnie nie krzyczy, nie? Wiecie, tego typu rzeczy. Może będzie tu podwyżka. Może będzie tu propozycja awansu. Może i to w tym takim najbardziej stonowanej wersji bliźniaki będzie tak, że po prostu wszystko będzie się świetnie układało. Wszyscy będą się świetnie dogadywali, może jeszcze po tej, wiecie, śpiączce cukrowej, po tych wszystkich mazurkach i serniczkach, wiecie, to właśnie będą się czuli jeszcze tacy fajni, szczęśliwi i dlatego będzie praca szła całkiem miło i może nie będzie jakaś ciężka i może nie będzie jakoś dużo. No, wiecie, tak samo obowiązki, bo to niekoniecznie od razu związane jest z pracą coś. Tu karty mogą mówić właśnie o tym, że jakieś rzeczy, które mieliście zaplanowane i martwiliście się, jak pójdą, wiecie, mieliście cały tydzień, że będziecie szli w to miejsce, w tamto miejsce, w trzecie miejsce, musieli to zrobić, okaże się, że to uda wam się w jeden dzień zrobić. I martwiliście się całkowicie niepotrzebnie, wszyscy byli mili, wszyscy byli uczynni, w urzędzie nikt nie kazał wam formularza 1506B łamane na 8 wypełniać, wiecie, wszystko poszło naprawdę idealnie, więc tu wam tego życzę, moje drogie bliźniaki. I teraz tak, ja tu mówiłem też o tej karcie, która mówi o ważnym wydarzeniu i to jest karta sądu i ja bym tą kartę sądu od razu tutaj zaznaczył, że ona też może się tyczyć właśnie spraw tych zawodowych czy też obowiązków. Ona mówi o tym, że w końcu coś się ziści. Coś się zakończy albo w końcu coś się zacznie. Często to jest ten moment przejściowy, kiedy coś się kończy, coś się zaczyna, więc tutaj może czekaliście na ten czas, może w końcu on nadejdzie, tak? I jeżeli to jest związane z waszymi obowiązkami, z waszą pracą, to będzie naprawdę bardzo ważna i bardzo fajna i taka definiująca nawet wiele rzeczy na przyszłość kwestia. Więc no świetnie, to jest coś, co może naprawdę mieć duże znaczenie. Pamiętajmy, jest to rozkład tygodniowy, ale jest w ciekawych takim połączeniu, bo jest początkiem nowego miesiąca, więc no tu mogą faktycznie pewne rzeczy się rozpoczynać takie istotne, więc tak może być, albo pewne rzeczy się kończyć, tak? No skończyły się na przykład wraz z marcem i teraz nowy, wiecie, nowy miesiąc, nowy ja, nie? Te wszystkie sprawy, ale tu może być też załatwienie w końcu tego jakiegoś
rzeczy, z którą się tłukliście od dłuższego czasu, jakiejś urzędowej, papieżyskowej rzeczy, tej takiej parszywej, która się za wami ciągnęła i teraz w końcu ona dochodzi do... W końcu jest sfinalizowana i to sfinalizowana w pozytywny sposób, bliźniaki, więc naprawdę nic, tylko się cieszyć. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no tutaj piątka buław sugeruje, że będziecie mieli szereg wydatków, tak? To będzie szereg drobnych wydatków, tak, że zobaczycie jednak tak w tygodniu, jakbyście pod koniec tego tygodnia tak sobie zerknęli do portmonetki, no to chyba troszkę przeholowałem, nie? Chyba troszkę przesadziłem z tą ilością wydanych pieniędzy i to mają, że wiecie, to mogą być rzeczy niezależne, bo tu mogą się pojawiać, że tutaj trzeba coś drobnego kupić, tu się skończył zapas, nie wiem, oleju czy papieru toaletowego i trzeba go dokupić. Ja wiem, że to może koniecznie nie jest jakiś wielki wydatek, ale i nikt nie, chyba nie gromadzi już teraz po tym 2020 całej szafy papieru toaletowego, ale wiecie, mogą być pewne takie elementy całkowicie od was niezależne. Ale tu piątka buław też często mówi o sprawach zależnych od was, tak? Czyli jeżeli macie zwyczaj chodzić codziennie, wiecie, przed pracą na kawkę gdzieś tam do jakiejś kawiarenki, tutaj jeszcze sobie pójść na jakąś imprezę, na jakieś spotkanie ze znajomymi, jeszcze 3 razy restaurację odwiedzić w tym tygodniu. Ja wiem, że mało z was tak robi prawdopodobnie, ale są takie sytuacje czasami. U niektórych osób na pewno się to zdarza, częściej przynajmniej, no i wtedy tak sobie myślicie, chyba jednak troszkę przesadziłem, nie? Więc tu uważajcie na to, uważajcie na te właśnie też dodatkowe takie drobne zakupy, takie rzeczy, które wiecie, może na co dzień, znaczy w momencie jak to robicie, to ja tego nie widzicie, ale jakby to tak wszystko zbilansować, zebrać do kupy, to potem wychodzi na to, że miesięcznie wydajecie na to naprawdę dużo pieniędzy, nie? Tu warto na to patrzeć. Kwestie, tylko pamiętajcie też, tu mamy kartę świata, to są właśnie takie drobne rzeczy raczej. To nie jest tak, że nagle cały budżet swój na przyszły miesiąc zaprzepaścicie w tygodniu, nie? Jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, trzeba będzie jakiś plan dopicować. Trzeba będzie go zmienić, trzeba będzie tutaj może troszkę być elastycznym, troszkę improwizować w momencie, kiedy on już będzie dochodził do rzeczy, trzeba będzie może troszkę poprzestawić. Nie wiem, jeżeli to jest jakieś przedsięwzięcie, które robicie kilka razy w tygodniu, to może te dni troszkę dostosować, bo inne obowiązki będą wchodzić w grę. Więc ta karta śmierci, szczególnie jeżeli mamy tutaj kartę świata, która na to wpływa, nie mówi o tym, że będzie trzeba czegoś zrezygnować. Ewentualnie, jeżeli będziecie z czegoś rezygnowani, z jakiegoś planu, to takiego, z którego i tak byście nie chcieli w nim brać udziału, więc tak naprawdę rezygnacja to jest takie, fajnie, mam wolny wieczór, nie? Coś w tym stylu. Więc tu tak naprawdę jest, to będzie coś prostego, to będzie łatwe, ale tu trzeba będzie może pewną taki buforową, nie wiem, stres sobie wytworzyć, w której wiecie, no jeżeli tu się przesunie coś o 2 godziny, to żeby świat się nie zawalił, nie? I żebyście nie sądzili, że się zawali wtedy. Więc no to będzie drobna zmiana, ale zmiana jednak jakaś będzie musiała być. Jeżeli chodzi o przeszkodę, trudność, karta maga nie ma specjalnie przeszkody, trudności, tak? Jeżeli nie bawicie się w ezoterykę, to nie powiem, tu nie ma żadnej przeszkody. No jeżeli bawicie się w ezoterykę, mam nadzieję, że nikt się nie bawi w ezoterykę. Ezoteryka to nie jest coś, czym powinno się bawić, tak? Tutaj ja wiem, że my tu się uśmiechamy i tak sobie ja się tak trochę gibię na lewo i prawo, ale no to jest rozkład tarota. To jest taka bardzo powierzchowna wersja ezoteryki, w tym sensie, że nie jest to niebezpieczne specjalnie. Ale jeżeli ktoś chce się zajmować jakimiś, nie wiem, rytuałami, jakimiś tutaj działaniami, zaklinaniem i takich rzeczy, no to tu bym radził uważać i nie powiedzieć, że się bawicie w to, tak? To zabawa w to nie jest chyba najlepsza droga. Ale tak troszkę taka mała dygresja zawodowa, powiedzmy, lepiej tu uważać i jeżeli tu faktycznie zajmujecie się czymś takim, bierzecie w czymś takim udział, to faktycznie trzeba uważać, tak? Tu trzeba będzie jeszcze dodatkowo
dodatkowo uważać, a najlepiej, i to żadna nie jest, to nie jest żadna ujma na honorze, jeżeli okoliczności nie są sprzyjające w jakimkolwiek działaniu tego typu, to ich nie podejmować. Podejmijcie je w czasie, kiedy będą sprzyjające. Po prostu. Jeżeli chodzi o zdrowie wasze, karta króla pucharów, bliźniaki, bardzo fajnie, zdrowi będziecie, nawet całkiem takiej, więcej takiego jakby optymizmu będzie w was. Czasami zapominamy, że ten stan naszego ducha i tej radości takiej, to też jest element naszego zdrowia, tak? Więc tu widzę, że tak mentalnie, tak, będziecie też się lepiej czuli, może będziecie mieli więcej energii, może to słońce w końcu jakoś wam przyświeci i doda tej energii i optymizmu. Kontakt z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, czwórka denarów. Nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Tu nie będzie jakichś, nie wiem, dodatkowych planów, tu jakichś, nie wiem, potknięć, jakichś kłótni, ale też jakichś najbardziej, nie wiem, wzniosłych przeżyć w tym tygodniu bym się raczej nie spodziewał. Wszystko będzie okej, będzie stabilnie i będzie tak ciepło, tak? Jeżeli jakieś życie rodzinne, to raczej podejrzewam, że prowadzicie jakieś życie rodzinne, ale jeżeli jest tu jakieś spotkanie, jest tu jakieś takie wydarzenie z osobami bliskimi, to będzie fajne, ciepłe, nienadzwyczajne, ale nadal przyjemne przeżycie, więc okej, może nie będziecie potem w annałach waszej rodziny czy waszej paczki tutaj przyjaciół odnotowywać tego spotkania, ale też będzie fajne, będzie dokładnie tym, czego będzie wam potrzeba. Jeżeli chodzi o dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę, w tym tygodniu jeszcze będziecie mogli sobie trochę odpocząć. Ja, no wiecie, pierwszy z tego co wiem, to jeszcze jest wolny. Może tutaj właśnie faktycznie w pracy nie będzie też dużo do zrobienia w tym wypadku, więc ten odpoczynek dobrze wam zrobi. Ja wiem, że po świętach trzeba odpocząć. Święto jest bardzo męczący czas. Więc tu naprawdę w święto odpoczywają tylko osoby, które wiecie, nie dokładają swojej cegiełki w kuchni albo w pewnych innych ważnych społecznych czynnościach. Więc ten odpoczynek wam się przyda w tym tygodniu i on będzie tą dobrą, ważną rzeczą. No okej, no wiecie, tu jest bardzo fajna, dobra rzecz, no więc tutaj karty już mówią o czymś innym, więc o tym nawet odpoczynku, tak, zwyczajnym, o którym nie można zapominać, że będzie do tego możliwość. I teraz rada kart, gdzie piątka mieczy może być radą, tak, jak można radzić mieczami, które, znaczy nie wszystkimi, ale przynajmniej taką piątką, która raczej nie jest specjalnie pozytywna. Rada jest taka, żeby nie szukać zaczepki, bliźniaki, jeżeli to też jest stonowane przez ten świat, tutaj rozumiecie to, ale nie szukajcie zaczepki, nie szukajcie tutaj jakiejś dziury w całym, jeżeli ktoś coś powie w waszym towarzystwie, co wy zrozumiecie jako, nie wiem, może jakiś przytyk, afront czy coś takiego, nie wiem, może on po prostu tak sobie palnął i zupełnie nie miał was na myśli, albo wy to źle zrozumieliście, wiecie, takie rzeczy, to mówię, to jest drobna rada, bo tak naprawdę tu nie ma specjalnie momentu, którego to miałoby się tyczyć, więc w tym wypadku po prostu rzućcie na luz, nie? Rzućcie na luz. Jest fajny czas, jest czas odpoczynku. Nie ma co się tam złościć. Bliźniaki, rozkład dla was na ten nadchodzący tydzień od 1 do 7 kwietnia. Ja jestem Kosma Jankowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki.